związku. Na podcast zapraszają Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś. Alina Adamowicz razem z nami, psycholożka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Temat naszej rozmowy jest taki, powiedzmy sobie, trudny, nieoczywisty, bo będziemy mówić o rozstaniach. Jak się rozstać, kiedy się rozstać. Ja właśnie nie wiem, jakby to jest sprawa wielowątkowa, chociaż tak na pierwszy rzut oka, mówiąc w cudzysłowie, to można by powiedzieć tak, no jak to kiedy się rozstać? No jak już uczucie wygasło, nie ma miłości, nie ma dobrej relacji, nie mamy o czym gadać, no to się lepiej rozstańmy. Mhm. A to pewnie uproszczenie, co? To nie jest łatwy temat. I wiadomo, gdy chodzi o rozstania, o rozwody, no to jest dla nas trudne. I to nigdy nie będzie łatwe. Mimo, że łatwo się mówi, odejdź, zostaw, porzuć, po co ci to? To jednak w rzeczywistości samej jest to bardzo, bardzo dla nas trudna sprawa do rozwiązania, można powiedzieć. Ale czy jest taki moment, kiedy ktoś może powiedzieć, to jest ten czas, że ja muszę się rozstać, że nie ma wyjścia? Bo wiesz, to tak łatwo zamienić na nowszy model kogoś, zwłaszcza teraz w dobie tego przebodźcowania, tego internetu, tych wszystkich portali, aplikacji randkowych, że co chwila nam się wyświetla kolejny piękny model, prawda? Mhm. No więc chyba nie o to chodzi. Czy jest taki moment w życiu, że my możemy powiedzieć, okej, zrobiłem wszystko, rozstajemy się? Jasne, że jest. Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie świadomości ja jestem, tak? Bo jeżeli związek doprowadza do tego, że ja mam stany depresyjne, ja mam stany lękowe, jest w moim związku przemoc fizyczna czy też psychiczna, zaczynam źle siebie traktować, moje poczucie własnej wartości jest poniżej zera, moja samoocena jest zaniżona. No jest wiele takich aspektów, które mówią, i to są znaki, że coś w tym związku nie działa. I albo coś robimy razem, albo ja mówię dość. I wiadomo, że to nie jest tak, że z dnia na dzień odejdę, bo są dzieci, zobowiązania, jest całe nasze wspólne życie. To może być 10 lat, to może być 20, może nawet więcej. Ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o staż. To chodzi o to, jak ja się w tym związku czuję. No bo zobaczcie, gdy wybieramy partnera w wieku 18 lat, co ja mogę powiedzieć? Jak będzie wyglądało moje życie w relacji, tak? To nie jest łatwe. Wiadomo, że łatwiej nam się związać, a trudniej odpuścić, trudniej wyjść z związku. I tego też można się nauczyć. Oczywiście nie do końca, ale można. Można posiąść taką wiedzę, bo są różne i metody, jak budować dobry związek, ale też co zrobić, żeby z niego się wyrwać. No bo zobaczcie, kto nie chce być szczęśliwy dzisiaj w życiu? Mówimy o szczęściu, mówimy o tym od lat. Wielcy myśliciele, filozofowie, Arystoteles, Sokrates, przecież o tym mówią, trąbią. Można by powiedzieć tak, no jak coś się zaczyna psuć w związku, coś jest nie halo, to może należałoby się nad tym pochylić i pójść na terapię par. I wydawać by się mogło, że to jest takie oczywiste, ale podejrzewam, że wielu parom to w ogóle do głowy nie przychodzi, że to jest jakieś rozwiązanie. Może dlatego, dlaczego nie przychodzi to do głowy? Bo to nie jest popularne, czy to nie no są koszty oczywiście jakieś tam, ale... Wiesz co, to jest ta świadomość, o której mówimy. Jeżeli boli mnie kolano, wiemy, co mamy zrobić, tak? Idę do ortopedy. No o to chodzi, bo gdzieś to też w naszych wzorcach rodzinnych się przewija, tak? Jeżeli boli nas głowa, sięgamy po tabletkę. Przepraszam, ale nasza kultura jednak nie jest oparta na tym, że jak się dzieje coś z umysłem, że jak się dzieje coś w relacji, jak my się źle komunikujemy, to powinniśmy zasięgnąć rady specjalisty. No bo zobaczcie, czy uczą nas tego w szkole, jak się komunikować, jak powinna wyglądać właściwa komunikacja, jak zarządzać emocjami. Jak się kłócić nawet, jak się godzić, stawiać granice. Zero. Wiecie, to są proste rzeczy, ale tego nie ma. Znamy, kiedy wybuchła wojna pod Cecorą. Tak? Budowę pantofelka. Właśnie. Wiecie, takie rzeczy to my wiemy, tylko że one są później nam w ogóle nieprzydatne. Bo jeśli nie mamy zdrowego umysłu, no to jak mamy budować karierę, jak mamy tworzyć sukces w życiu, jak mamy budować dobry, szczęśliwy związek. A na dzisiaj taką najważniejszym stanem, tym dobrym emocjonalnym jest budowanie więzi.
a więź budujemy z drugim człowiekiem. Ale ja mam wrażenie, że jak wychodzimy za mąż, pobieramy się, to już mamy tego kogoś w garści, mamy tego kogoś obok siebie i wydaje nam się, że już nie musimy się starać, więc nawet jeżeli mamy te techniki komunikacyjne opanowane, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, przyjacielskie, jakieś relacje rodzinne, to z tym partnerem my traktujemy to już, że go mamy, prawda? I wtedy jest chyba ciężko, żeby nagle stwierdzić się po 10 latach, słuchaj, my się w ogóle nie komunikujemy, może pójdziemy na terapię, prawda? No bo to... Dziwnie to nawet. Nagle się obudziłaś po 10 latach, że jest źle? Tak, jest bardzo źle, prawda? Między nami. No ale zobacz. Czy my nie chcemy się przyznać, że jest źle między nami? Między sobą? Być może tak. Być może się wstydzimy tego, że w moim związku się nie układa też, patrząc przez pryzmat naszej kultury, naszych wartości, jednak... No każdy z nas chce być w tym długim, długoletnim związku. Kiedyś było wstydem się rozwieść i mimo wszystko, gdzie byliśmy nieszczęśliwi, związek musiał trwać. Dzisiaj troszkę jest inaczej, no bo zmieniliśmy się, zmieniły się nasze troszkę wartości. Też my jako ludzie się zmieniamy, bo jak ja miałam 18 lat, byłam inną kobietą, jak dzisiaj mam 50 lat, tak? I dzisiaj dla mnie są ważne inne wartości, mam inne potrzeby, mam inne oczekiwania od związku. Dzisiaj sobie zadaję pytanie, co jest dobrego w moim związku? Czy ja chcę być w takim związku, w którym teraz jestem? Czego ja od życia chcę? Czego potrzebuję? Czego daję moim dzieciom? Jakie wzorce daję moim dzieciom? Dzisiaj epigenetyka mówi, że my dziedziczymy traumy. Jeżeli kobieta chodzi w ciąży i jest źle traktowana, to jej płód już dziedziczy traumę. I później trudno nam wyjść z pewnych wzorców, które dostaliśmy w dzieciństwie i zbudować dobry związek. Co to jest epigenetyka? Wiesz co, epigenetyka to jest taka nowa nauka, która uczy nas o genach, no bo geny, i to cudowna wiadomość uważam i bardzo polecam wykład profesor Jadwigi Ośko, fantastyczny, o dziedziczeniu traumy. Jest to nauka, która dzisiaj zbadała i powiedziała jasno, geny nie są wyryte w skale. Jeżeli mieliśmy w życiu źle, mieliśmy źle, złe wzorce, wzorce, które nas niszczą, które nas osłabiają, my możemy to zmienić, bo to nie jest wyryte w naszym kodzie DNA. Styl życia, styl życia. Jeżeli nie potrafię szanować partnera w związku, jeżeli czuję się poniżana, czuję się niedoceniony, mogę to zmienić. To nie jest tak, że ja muszę to powielać. Nie, no dzisiaj bardzo dobre są, uważam, badania naukowe i epigenetyki, i neuropsychologii, i psychologii pozytywnej, gdzie jestem ekspertką, tylko tej wiedzy nie ma, bo ona, no trzeba po nią sięgnąć. Wiecie, jak czegoś nie mamy, no to skąd? No to nie obudzimy się w nocy. O, fajnie by było poczytać trochę. Szczęśliwi we dwoje według psychologii pozytywnej. No, nie, no cóż. Czy mamy jakieś dane dotyczące tego, jak i jaki procent par się rozstaje, czy małżeństw się rozwodzi? Różne są statystyki w zależności przez jaki pryzmat, ale wiesz co, chyba badania z 2021 roku na 61 tysięcy zawartych małżeństw, jedna trzecia się rozstaje, a ogólnie to ponad połowa par się rozstaje w zależności w jakich konfiguracjach żyją, czy w małżeńskim, czy w partnerskim. A czy mamy jakieś dane, przepraszam, już zaraz skończę, dotyczące przyczyn rozstań? Tak. Wiem. Kiedyś mieliśmy w jednym z naszych odcinków rozmowę trochę na ten temat i tam padło takie stwierdzenie, że najczęstszą przyczyną rozstań są pieniądze. Prawda, nieprawda? Nieprawda. Może no to jest... Może... No to dobra, to opowiadaj. Później się tam, wiesz, boksujemy o te pieniądze. Ale podstawową taką przyczyną rozpadu związku jest utrata bliskości. Gdy tracimy tą więź emocjonalną, czujemy się, wiesz, jak z obcym człowiekiem. Nie żyjemy razem, tylko obok siebie. Ta utrata bliskości. Wiesz, zobacz, dzisiaj pielęgnować bliskość to nie są jakieś czary mary z kosmosu. To są proste rzeczy, które możemy wprowadzić. Tylko warto sobie zadać pytanie, czy ten związek jest dla mnie wartościowy, żeby o niego walczyć? Wiesz, czego ja chcę? No bo jak my się już rozjeżdżamy po 10 latach, boksujemy się jak wściekli, no to i po co? Trzeba sobie zadać pytanie, po co? A szczególnie, gdy są dzieci. To jest bardzo ważne. Bo zobacz, często, nie wiem, czy słyszeliście, nie, my nie możemy się rozwieść dla dzieci. A jak ty się ustosunkowujesz do takiego stwierdzenia? Co ty mówisz swoim pacjentom, którzy przychodzą do ciebie? Wiem, że to nie jest łatwe
I to są trudne decyzje, szczególnie dla kobiet. No ale jeśli takie dziecko jest wychowane w takim ekosystemie traumatyzmu, można powiedzieć, przemocy, wyzwisk, pogardy, krytykanstwa, to z tego dziecka wyrośnie poroniony, dorosły człowiek, który korzysta dzisiaj z terapii. Ja tego doświadczam. Dzisiaj mam takich młodych ludzi, którzy są bardzo straumatyzowani przez to, jak żyli jego rodzice, w jakich relacjach żyli jego rodzice. To są czasami bardzo ciężkie sytuacje, nie do przejścia, nie do przebrnięcia dla młodego człowieka. I dzisiaj on, zamiast budować swoje życie, budować dobry związek, budować swoją karierę, on dzisiaj musi odrabiać lekcje, które dostał od swoich rodziców. Dostał w bagażu właśnie takiego krytyka wewnętrznego, dostał w bagażu takiej brak wiary w siebie. Ale często jest tak, mam wrażenie, że ludzie, no, oczywiście przemoc to już jest taka skrajność, że powinno się powiedzieć dość, no, łatwo też co prawda powiedzieć, powinno Jasne. Się. Ale często jest po prostu obojętność i już czujesz, że coś wygasło. I też mam wielu znajomych, którzy mówią, słuchaj, no zastanawiam się, czy się nie rozstać, bo już tak naprawdę nie wiem, czy coś nas łączy. Ja nie mam o czym z tym facetem, z tą kobietą o czym już rozmawiać. Rozjechaliśmy się, prawda? I jest totalna obojętność. No ale rozjechaliśmy się z jakichś powodów. Znaczy rozjechaliśmy się, jeżeli używamy tego terminu, to w domyśle jest tak, że kiedyś byliśmy nie rozjechani, tylko graliśmy do jednej bramki. Potem się rozjechaliśmy. To znaczy, że na początku było dobrze. W takim razie, czy jak się rozjechaliśmy, to możemy się jeszcze zjechać? Czy już tak się zmieniliśmy? Tak, czy jest i w którym momencie należałoby zareagować? Kiedy się zaczynamy rozjeżdżać? Może wtedy, tak? A nie jak już się bardzo rozjechaliśmy i już jest pozamiatane za późno. Dokładnie. Tak, trzeba być czujnym. Ale jeszcze to, co Paulina powiedziała, jest taka fantastyczna książka, którą przyniosłam do studia Johna Gottmana i jego małżonki Julii Gottman. Jest to para, która bada od 40 lat. On jest profesorem na Uniwersytecie Waszyngtońskim i co on powiedział? Są takie cztery flagi czerwone, które pokazują, że ten właśnie związek idzie ku upaści i za chwilę nie będzie co zbierać. To, co powiedziałaś, Paulina, obojętność. Już mi wszystko jedno, co ty do mnie powiesz, co ty zrobisz, czy ty przyjdziesz, czy nie przyjdziesz, czy będziesz pamiętała o moich urodzinach i tak dalej, i tak dalej. Ta obojętność to jest taki cichy zabójca. Kolejnym takim czynnikiem jest pogarda. Wiecie, takie wyrażanie się w pogardliwy sposób. To jest też taki zabójca mocny związku. Defensywność, czyli taka obrona przez atak. Mimo, że ja zawiniłam, to ja będę się tak bronił ciebie, atakował, pokazywał ci, że to twoja wina. I czwarte to jest krytykanstwo. Takie krytyczne słowa do osoby, z którą jestem. To są te cztery czerwone flagi. Tak, to są takie, które już mówią, że związek jest ku upaści, jednak można, oczywiście, że ja zawsze uważam, że warto spróbować, żeby mieć nawet takie czyste sumienie, żeby później nie pielęgnować w sobie poczucia winy. Mogłam jeszcze to zrobić, a mogłam to. Pójść na tą terapię. Bardzo zachęcam. I czasami na tej terapii dochodzimy do tego, wow, możemy, a czasami nie ma sensu. Trzeba po prostu coś z tym zrobić. No ale dwie strony, do tanga trzeba dwojga. Dwie strony muszą chcieć tej terapii, bo nagle musisz rozpocząć, bo mam wrażenie, że ten cichy zabójca jest takim najpopularniejszym zabójcą, a długofalowym, bo jeżeli jest krytykanstwo, pogarda, to wcześniej możemy stwierdzić, ja już z tym facetem nie chcę być, ile razy on mnie będzie jeszcze upokarzał, dosyć, koniec. No a ta obojętność, to w sumie on mi takiego nic nie zrobił, prawda? Po prostu żyjemy sobie obok siebie i tak sobie myślałam, może to ze mną jest coś nie tak, może po prostu te motyle w brzuchu już przestały fruwać, a ja szukam nie wiadomo czego, może mi po 40, po 50 już coś odwaliło i szukam jakichś wrażeń po obejrzeniu jakichś filmów. Przecież no, bez sensu też rujnować życie po 20 latach, jak nic takiego się konkretnego, strasznego nie wydarzyło, prawda? No tak, no, ale nie możemy być ciągle w fazie zakochania, no bo nikt by nas z tego emocjonalnie nie uniósł. Tak. No więc jak odróżnić to, że nie jesteśmy już w tej fazie zakochania i tych endorfin takich porównywalnych do narkotyku, a że jest to obojętność, która prowadzi już do końca tego związku. Jaka jest różnica między tymi dwoma stanami? No na początku, wiadomo, jest ta euforia, rozmowy do rana, motyle i w ogóle nie możemy się doczekać, kiedy się obudzimy, żeby patrzeć na tą drugą osobę. I to jest cudowne i to jest fantastyczny stan. I jeśli w tym stanie jesteśmy
dobrymi przyjaciółmi i tą przyjaźń pielęgnujemy na później, bo z tej miłości rodzi się przyjaźń. Jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, to możemy naprawdę stworzyć fajny, długoletni związek, bo powiedzcie mi, czy mi sama miłość wystarczy do budowania takiej relacji? Czy samo słowo kocham cię? No nie wiem, dla mnie to jest za trudne pytanie. Nie, no słuchajcie, podejrzewam, ale że jakby... nie. Ale, że, nie, no to znaczy to, co ty powiedziałaś o tej przyjaźni, to jest bardzo ważne, żeby się przyjaźnić. Ale jaka jest korelacja między miłością a przyjaźnią i w którym momencie to następuje, to już jest no, wiedza ekspercka pewnie. No tak, no bo jakbyśmy wszyscy wierzyli w to, że samo słowo kocham cię albo miłość byłaby wystarczająca, to byśmy mieli same szczęśliwe pary, tak? No ale tak nie jest. No i to przyjaźń, no to zobaczcie, no przyjaźń, szacunek, okazywanie sobie takich drobnych uczuć, małe gesty, budowanie tej bliskości, pielęgnowanie tej bliskości, ta umiejętna komunikacja. Co jeszcze się na to składa? Umiejętność godzenia się, umiejętność kłócenia się. No w związku też trzeba postawić granice. Nie, nie pozwalam, kocham cię, ale nie pozwalam. Oczekiwania. Kochanie, chciałabym, myślę o tym. Ale zobaczcie, to wszystko składa się jednak do komunikacji. A powiedz taką rzecz. Bo spory procent par się rozpada. Powiedziałaś o tym, że to jest 50%. Tak? Ponad połowa, tak. No i teraz tak. I w tej części, która się rozpada, czy jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki procent stanowią te pary, które w ogóle nie powinny się połączyć, ponieważ źle się dobrali ci ludzie i w związku z tym to było wskazane na porażkę już na samym początku. A jaki stopień to są te pary, które się nawet całkiem nieźle dobrały, ale potem coś tam zabałaganiły. Zresztą nie znam takich statystyk, myślę, że trudno to też zbadać. Przesadziłem trochę. Ale ja cię uspokoję. Ja cię, Alina, uspokoję, bo Maciej zadaje to pytanie prawie każdemu gościowi, który jest u nas w programie. Także naprawdę? Tak, ty bardzo chcesz się dowiedzieć. Ale wiesz, tak, że pytam o statystyki. Znajdę te statystyki. Statystyki są bardzo ważne. Oczywiście też mam umysł matematyczny. Pracowałam 17 lat w bankowości. Czyli nie ma takich. Wiesz co, one są takie różne i nie wiem, które są prawdziwe, więc tutaj chyba lepiej nie mówić o tym. No zobaczcie, no jeżeli jestem miesiąc czasu w związku, idę na randkę i widzę, że druga osoba, która siedzi przede mną, mówi ciągle o sobie, mówi ciągle źle o swojej byłej, mówi ciągle źle o swoich przyjaciołach, jest skupiona na sobie, czy skupiony na sobie, ale dobra, dam szansę, ale fajny ma oczy, no ale podoba mi się, jest przystojny. Wszystkie znaki pokazują, wszystkie, że nie, że nie. A ja idę w to, tak? No to nie wydarzy się cud za 2 miesiące, za 3, że nagle z tego mężczyzny czy z tej kobiety będzie osoba właściwa dla mnie. Właściwa dla mnie, bo my dzisiaj, myślę, że wy też, bo tworzycie udany związek, my dzisiaj wiemy, co jest dla nas w życiu ważne w naszym związku, tak? Co jest w związku ważne? Wiesz co, ja ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką na temat relacji, jak się dobrać, to wydaje mi się, że najpierw powinna być ta chemia, a potem, żebyśmy my się zastanowiły, jakie cechy nam tego partnera odpowiadają, a jakie nie odpowiadają. Bo bez tej chemii, moim zdaniem, mimo że matematyka nam powie, że tutaj się wszystko zgadza, ale nie ma chemii, to nie przeskoczymy tego. Ale może być ta chemia, ale jednak jest tyle różnic między nami, że na dłuższą metę to się nie uda. No dobrze, ale jak jesteś w związku i wiesz, że jest ta różnica i masz świadomość, że ty tą różnicę akceptujesz, jest ta chemia, jest mi z nim dobrze, jest więcej plusów jak minusów, to pewne rzeczy warto zaakceptować. No bo nikt nie jest idealny. Słuchajcie, no nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych par. No. Spójrz na nas. No ale zawsze coś będzie, wiesz. I to jest ta zgoda na akceptację. Tak, ja akceptuję, że mój mąż na przykład jeździ codziennie na rowerze. Nie rzucam się do niego i mówię... Ciągle jeździsz, nie dajesz mi czasu, nic nie robimy razem. Wiadomo, że w życiu potrzebny jest balans. Nie można się też ukierunkować tylko na pasję, ale ja akceptuję, tak. Ja dzielę z nim właśnie tą radość. I to jest ta akceptacja, ona jest bardzo ważna. No tak, ale jeżeli wiesz, że potrzebujesz partnera częściej ze sobą, przy sobie, a zakochujesz się w pilocie, no to wtedy już może się zacząć problem. Bo na początku ci to imponuje, bo jest ta chemia też i tak dalej, no ale no już nie, na dłuższą metę może możesz stwierdzić, że brakuje mi tego faceta widziały w domu. Widziały gały, co brały. No to jest dlatego dobre powiedzenie. Dlatego powiedziałam, że
ważne jest, żeby ta chemia najpierw była, się pojawiła, a potem, żeby stwierdzić, z którymi cechami negatywnymi dla mnie jestem w stanie zbudować z kimś przyszłość, a z które już totalnie wykluczają, że to jest dobrze na chwilę, ale nie na dłuższą metę. No tak, no zobacz. My, dokonując jakiegokolwiek wyboru w życiu, na przykład prostego, jakie mam wybrać studia? Robię rozeznanie, a może tak, a może to, a może tu pójdę, bo rodzice mi podpowiadają, a może pójdę z własną intuicją. Nie najlepiej to już wróży, tak sądzę. Ale wiesz, ale patrz, ile czasu nam to zajmuje. Przeglądamy strony, uczelnie, ceny, jaki jest staw akademicki. No wiele rzeczy. Szukamy opinii, tak? Idę na randkę, zakochuję się, nic nie robię. A to przecież ma być najważniejsza relacja w moim życiu. Najważniejsza. Jeżeli widzę te znaki na początku, że one są, No to nie. Nie wchodzę w to. No nie wchodzę w to. Bo taki związek się nie uda. No nie uda się. No chyba, że mam siłę tutaj taką terapeutyczną i będę terapeutką i no będę tak, tu. No ale to mało będę kolejną. Ale często, wiecie, w gabinecie to słyszę. Kobiety chcą terapeutyzować swoich partnerów. Ale nie, już po jakimś razie. Żeby zmienić. Tak, o, co powiedziałeś, tak. Nie chcę już tak. Ja już nie chcę być kolejną terapeutką dla kolejnego partnera. Ja chcę być kochana, ja się chcę czuć ważna. Bo wcale nie chcemy dużych pieniędzy, samochodów, wypasionych wakacji. Wiecie, co kobiety mówią w gabinecie? Ja chcę się czuć ważna. Ja chcę być doceniona. Ale to jest rzeczywiście taki deficyt? Nie? Widocznie jest, że tak o tym mówimy. Czyli to jest tak, jeżeli się źle dobierzemy na początku, to nawet jeżeli byśmy wcześniej zauważyli, że coś nie gra między nami, to takiego związku się nie da uratować? Wiesz co, ja nie jestem wróżką, ani tutaj żaden psycholog czy psychoterapeuta nie jest wróżbitą, ale trzeba czasami tą racjonalność włączyć. No jeżeli widzę takie znaki na początku, czerwone flagi, dosłownie czerwone flagi, one są wszystkie opisane w mojej książce Super Związek. Wiem, ja przeczytałam, ja sobie wiesz, tak pozaznaczałam nawet niektóre. No to po co wchodzić? Więc po co? Niektórzy może wchodzą z desperacji. No tak. Żeby nie być samotnym, samotną. Żeby być z kimś, a już z kim to już no wszystko jedno. No niech ktokolwiek będzie, to może z tego wynika. Na pewno. A potem mamy przykre konsekwencje. Dokładnie. Wspomniałeś samotność. Albo te obłędne wręcz motyle, prawda? Że racjonalny rozsądek tracimy, rozum odbiera, prawda? A potem jest już za późno na przykład. No jest za późno i wtedy no ciężki czas nas czeka, tak? Bo jednak w pewnym momencie jednak gdzieś dochodzimy do tego, że ta osoba nie była dla nas i cierpimy. I mało tego czasami dajemy jeszcze szansę i kolejną szansę i to są takie drzwi obrotowe i bumerang wraca do nas. Ponownie i prosi o wybaczenie, że się zmieni i nic się nie dzieje, nie? To są takie znaki. Znaczy ja myślę, że właściwie to, co mi się w głowie układa jako takie podsumowanie, oczywiście nie to, żebyśmy już podsumowywali naszą rozmowę, ale że właściwie to nie jest takie trudne. Jest trudne, ale nie powinno być trudne. Czyli, żeby się dobrze dobrać, żeby uważać na to, o czym ty mówiłaś, na te znaki, które mówią nie, to nie jest osoba dla mnie, za dużo mnie denerwuje na początku. To jest raz. Dwa, przetrwać ten czas fascynacji, fajerwerków, przetrwać i potem się zaprzyjaźnić i się lubić wzajemnie. No tak, ale ja też tak myślę, że ojejku, zaprzyjaźnić się. No super, no tylko żeby ten partner, który jest z nami w łóżku, nie był tylko naszym przyjacielem, że nie chcemy z nim już sypiać na przykład, prawda? Że rzeczywiście bardzo często pewnie słyszysz, kocham go, no ale kocham go jako przyjaciela, kocham go jak brata. Ja tego w ogóle nie miałem na myśli. Oczywiście masz rację, no to byłoby trochę bez sensu, no bo jednak w dalszym ciągu jest to no para, właśnie. Związek. Więc jak to też zrobić, żeby ta miłość nie przerodziła się tylko w przyjaźń? No ale powiedz, no dwie osoby. Tu potrzeba dwóch zaangażowanych osób. Jeżeli widzimy, że w naszym związku coś nie działa, to siadamy i rozmawiamy o tym. Brakuje mi seksu. Tak? Brakuje mi bliskości, brakuje mi intymności. Zróbmy coś z tym. No, rozmowa. No, tak, trzeba zrzucić tą, wiesz, blokadę. Nie powiem. Może się domyśli. No słuchajcie, no. Kupię nową bieliznę, prawda? No, nikt nie potrafi czytać w myślach. Trzeba rozmawiać. Nam brakuje tej umiejętnej komunikacji. Rozmawiać, mówić o swoich potrzebach. No przecież nie czekać, aż się związek spali, tylko jeszcze przed pożarem mówić o tym. Mówić tak, tylko że czy nie jest tak, że w pewnym momencie jest trudno już w ogóle mówić?
trudno o szczerość, bo już zabrnęliśmy tak daleko, że pewne słowa nie przechodzą, nie można ich wypowiedzieć. Nie. To są takie rzeczy jak, niektórzy myślę mają takie blokady z okazywaniem uczuć, byciem otwartym, że na przykład kogoś na pewno kochają, ale nie potrafią powiedzieć kocham cię. I to nie tylko w relacjach, powiedzmy, męsko-damskich w parach, ale rodzicowi na przykład powiedzieć kocham cię mamo, kocham cię tato, że po prostu z jakichś powodów to nie... Że, wiesz, no to taki problem komunikacyjny. Jest na to właśnie fajna też książka, którą przyniosłam dzisiaj. 5 języków miłości. I myślę, że każdy z nas wybierze swój język i odczyta język partnera, tak? Bo my się też komunikujemy. I tak jak mówisz, no nie każdy jest taki wylewny i ma taką, wiesz, umiejętność okazywania sobie uczuć, ale widzę, że mój partner się dla mnie stara, czy moja partnerka chodzi na zakupy, gotuje mi kolację, no on to robi dla mnie, tak? Jeżeli go o coś poproszę, on zawsze jest, jeżeli mam problem, on zawsze mi doradzi. No jest tych momentów w życiu bardzo dużo, tylko brakuje nam troszkę uważności, wyłapywania. I niejednokrotnie jak rozmawiam z osobami, które są u mnie w gabinecie, bo mi nie mówi, że mnie kocha. Ona mi też nie okazuje uczuć. A okazuje się, słuchajcie, że jest cały worek dobrych rzeczy, który ten partner i ta partnerka mi dają. Ale my tego nie zauważamy. Jesteśmy przesłonięci tylko, wiesz, tym jedną rzeczą. I lepiej jakby ta kurtyna opadła i rzeczywiście... No ale nie jest tak, że chodzi również o ten przekaz werbalny, to znaczy, żeby artykułować miłość i mówić tej drugiej osobie. Tak, fajnie, to są drobne gesty, takie muśnięcie, nawet takie, wiesz, takie pogłaskanie, przytulenie się. To są drobne gesty, które bardzo budują bliskość. To bo w twojej książce jest napisane, że chyba ty ze swoim partnerem macie taki rytuał, że przez 6 sekund, jak któraś z was wychodzi z domu, się całujecie, tak? Staramy przez się. Przez 6 sekund? Tak. Sekund. Wiadomo, z zegarkiem w ręku. Ale staramy się budować bliskość, bo wiemy, że jak przyjdzie taki moment, że nie będzie nam się chciało, to później możemy mieć żal tylko do siebie, że coś się nie udało. No właśnie, to jest fajne, co powiedziałaś. Czyli jednego dnia, jak już wam się nie chce, to na drugi dzień mówicie, halo, kochanie, wczoraj się nie pocałowaliśmy. Nie, ale wiesz co, to nie jest śmieszne, ale... bo tak sobie myślę, że przez jednego dnia się nie pocałujemy, potem będziemy się całować raz w tygodniu, potem raz w miesiącu, a potem to już no na razie, no hej, no, wyrzuć śmieci. A propos tych 6 sekund, czy ty... Słyszałaś o takiej teorii, którą można by hasłowo określić fake it till you make it. Czyli, że działamy metodą z zewnątrz do wewnątrz, a mianowicie udajemy jakieś uczucia i one stają się prawdziwe, realne. Tak mi to się skojarzyło z tym pocałunkiem. Czyli, że zewnętrznie działając wprowadzamy jakieś fizyczne znaki, symptomy jakiegoś stanu emocjonalnego i dzięki temu ten stan emocjonalny naprawdę będzie się pojawiał, bo nasz mózg zrozumie, że skoro on tak robi, to znaczy, skoro się całują, znaczy, że się kochają. No dobra, no to idziemy w tę stronę. Ale czy całowanie to równa się kochanie? Nie, ale to jest jeden... Tak jak się uśmiechamy, tak? Symptomy. Że uśmiechaj się, a wtedy będziesz bardziej szczęśliwa, że ten endorfiny ci się wydzielą, że nawet jak będziesz się uśmiechać, tak? No, dokładnie, no. Są osoby, które są w relacjach bez miłości, też takie znam, to jest jakiś kontrakt. Uprawiają razem seks, wychowują dzieci, spłacają kredyt, ale nie ma tam miłości. Nie ma. Nie kochają się, przyjaźnią się, żyją troszkę tak obok siebie. I też dają sobie pozwolenie na miłość. Związek otwarty? Dokładnie. A czy staż w związku jest takim argumentem, że powinniśmy dłużej zastanowić się nad tym, czy się rozstać? To wszystko zależy. To wiecie, to moim zdaniem, jeżeli chodzi o rozstanie, to jest taka indywidualna sprawa danej osoby, danej relacji, no bo każda relacja jest inna. My tak często oceniamy, rozstali się, po tylu latach się rozstali. No ale nikt nie wie, jak w tym związku było. Nikt nie zapytał tej osoby, jak się czuła, czy czuła się kochana, jak dokładnie ta relacja przebiegała. My nie znamy historii tego związku. A tak łatwo oceniamy. A niejednokrotnie jest tak, że po 20 latach trudno się rozejść. A jeżeli byłyśmy na przykład
molestowane 3 lata, to co? To za krótko, nie? Jeszcze dajmy czas. Wiesz, to wszystko zależy, oczywiście, jaki jest staż tego związku, ale z drugiej strony, nie wiem, czy słyszeliście badania takie przeprowadzone, że jednak jak jesteśmy starsi, budujemy szczęśliwsze związki. Czyli ta dojrzałość emocjonalna, te doświadczenia nasze życiowe wpływają na to, jakiego ja związku pragnę, jakiego ja chcę. I mając te 40 czy 50 lat, my budujemy lepsze związki, szczęśliwsze, bardziej długotrwałe. Ale to nie znaczy, że jak jestem młoda i zwiążę się z partnerem, to nie zbuduję dobrego związku na całe życie. Zbuduję. Bo jeśli fajnie się dobraliśmy, jeśli dobraliśmy się właściwie, rezonujemy ze sobą, akceptujemy się i wiele tych czynników, które wpływa na związek, no to tak, to przetrwamy. A dużo jest takich par, które mówią ci, powinienem się był wcześniej rozstać? Że zmarnowałem 10 lat życia jeszcze będąc w tym małżeństwie? Tak. Może nie dużo, ale tak, ale to też się powtarza, tak? Zmarnowałem. I trzeba sobie tutaj... Zmarnowałam, razem zmarnowaliśmy, prawda? Bo jeżeli już przez 10 lat się nie kochaliśmy... Co się kryje pod tą definicją zmarnowałem? Wiesz, może to nie jest tak do końca, że zmarnowałem. Coś się skończyło, coś się wypaliło, ale jednak w każdym związku, który gdzieś tam przeżyliśmy, no było coś dobrego. No tak, ale wiesz, mogło być przez 5 lat coś dobrego, a przez 10 lat już tylko niedobrego i nie chciałem się wcześniej rozstać. Że ktoś mówi, że mogłem się rozstać wcześniej, a nie przez 10 lat marnować właśnie sobie życie, bo już tego związku w zasadzie nie było, tylko się bałem rozstać. I co się wydarzyło, że w końcu podjąłem decyzję, że się rozstajemy? Czy druga osoba, trzecia znaczy się, czy być może sam doszłam do wniosku, że warto ale jednak. Ale powiedziałaś, bałem się, tak? Bałam się, boję się. No, kieruje nami strach. Kieruje nami właśnie taki lęk, co dalej. Czy sobie na przykład, jak nie ma drugiej strony, czy sobie kogoś znajdę, czy sobie poradzę z tym wszystkim, bo jak są dzieci, to trudniej. Jak ja będę żyła? Rodzina, jak na mnie spojrzy, to też jest często taka... Bardzo mocno bierzemy sobie słowa naszych bliskich. Po co ci to? Gdzie ty drugiego znajdziesz? Nie poradzisz sobie. Zostaw to. Nie bije, nie pije, ale jest. No często tak jest. I my bardzo mocno bierzemy sobie te słowa naszych bliskich do serca i nic z tym nie robimy. I to jest źle. Nie mamy wsparcia, nie mamy takiej troski. A często kobiety już, wiesz, leżą na podłodze, ledwo dyszą, ale jeszcze to ciągną, no bo nie mają wsparcia, nie mają dobrego słowa. Myśmy trochę o tym rozmawiali w takim odcinku o związkach przemocowych. No tak, ale ja bym nie chciała, żebyśmy ten odcinek w związki przemocowe wchodzili, tylko po prostu właśnie że związek, nie, że uczucie się wypaliło, tak? Mówię o tym dlatego, że ten wątek się, oczywiście nie ma sensu teraz rozwijać tej sprawy, ale że tam ten wątek się pojawił właśnie, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że należy się rozstać, bo to jest toksyczne, chore, fatalne po prostu, a kobieta, no na ogół to mówimy. Tak, bo tak jest. Tak, jednak tego nie robi, albowiem tak jak ty powiedziałaś, no jednak to, jednak są pieniądze, to są ale czyli... Wiesz, bo ta osoba jest pozostawiona sama sobie. Nie ma ani jednej osoby, która mogłaby jej pomóc. Nawet nie pomyśli, że są organizacje, czy są różne centra pomocy dla kobiet. Nawet nie pomyśli, że coś takiego jest. No nie, no sama się nie domyśli. Musi, nie musi, ale często dochodzi do jakiejś tragedii, do takiego stanu psychicznego, że jest dramat, to wtedy ktoś się może zainteresuje. A tak to nie, no bo jeżeli ja nie mam takiej siły, żeby to zrobić, nie wierzę w siebie, moja samoocena jest zaniżona, jeszcze mam takie wzorce z dzieciństwa, przeżyłam traumę właśnie w tym wieku i dzieciństwa i dojrzewania, no to jak ja mam znaleźć siłę, żeby taki krok podjąć? No dobrze, ale dlaczego pary są ze sobą, jeżeli już tak naprawdę jest dwoje dorosłych, inteligentnych, wykształconych ludzi i widzą, że chyba nie tak powinien związek funkcjonować? Dlaczego oni są ze sobą? Bo jest im wygodniej. Bo czasami wszystko zależy, jaką mamy potrzebę w życiu. Czy chcę, żeby było tak, jak jest? Czyli sobie gdzieś tam żyjemy obok siebie, ale razem... I nic więcej nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję dotyku, nie potrzebuję miłości, nie potrzebuję na przykład ciekawych rozmów. No nie potrzebuję tych uczuć, tak? No ale to, naprawdę? No ale tak może być, jasne. Ja chcę na przykład spokoju, chcę patrzeć, jak moje dzieci rosną. No wszystko zależy, czego my potrzebujemy. No ale mówisz z drugiej strony, piszesz w książce, że szczęśliwy człowiek to taki mający szczęśliwy związek, że
najbardziej, no, najistotniejsze do szczęścia jest to. Jest, tak. Czyli co, ten człowiek jest nieszczęśliwy. Wiesz co, wszystko zależy od też definicji szczęścia. Oczywiście, że tak, bo relacje z drugą osobą, z bliskimi, one wpływają na nasz dobrostan i one budują jakość naszego życia, a szczególnie związek z drugą osobą. I często jest tak, że my się przyzwyczajamy do naszego nieszczęścia, do naszego takiego cierpiętnictwa. No jest jak jest. A szczególnie często mężczyźni tak mówią. Jak mnie Bóg stworzył, tak mnie masz. I mam. I ta kobieta później, ona sama jest zagubiona, nie wie co ma zrobić. Niejednokrotnie nie wie co ma zrobić. Pragnienie jest inne, a życie jest inne. I wszystko zależy ode mnie. Co ja z tym zrobię? Czy przyjdzie taka refleksja? Lepiej jakby nie przychodziła w wieku 80 lat, bo też jest taka książka Broniwer, czego żałują umierający przed śmiercią. I tam właśnie z pięciu takich żali, można powiedzieć, jest jeden. Nie dbałam o relacje z bliską osobą. Nie dbałam o to, żeby być szczęśliwym, szczęśliwą. Wiesz, tam nikt nie mówi o pieniądzach, tam nikt nie mówi o karierze. Mm-hmm. No to wesołe tematy nam się pojawiły. Mm-hmm. To ja mógłbym teraz zmienić temat trochę, bo my się postanowiliśmy z Pauliną zapytać ciebie o pewien wątek, który się w książce też pojawia i on jest taki nieoczywisty, bo i ty o tym piszesz i eksperci się wypowiadają. Rola zapachu w związku. Twoja reakcja jest taka, długo by mówić, czy szkoda gadać, czy lepiej nie mówić? No tak, no bo to też jest ważne, tak? To jest ta intymność, no bo intymność nie równa się seks. Intymność to ma różne oblicza. Myślę, że no zapach też jest ważny. Pamiętam taką sesję z osobą, która, młodą dziewczyną, która przyszła do mnie i poznała mężczyznę, który był dla niej, ona twierdzi, że właściwy. Mówi, ale ten zapach, to nie jest mój. No nie mogę. Nie sprawia mi to żadnej przyjemności. No i to jest znak, że, no, że z tego raczej nic nie będzie. No bo, no wiecie, kładziemy się do łóżka, jest ten kontakt fizyczny, no i masz w głowie, że to nie to, no to myślę, że jestem przekonana, że nic z tego nie wyjdzie. A ja powiem taką historię. Robiłam kiedyś reportaż o gadżetach erotycznych do telewizji i byłam w jednym z sex shopów warszawskich i pan powiedział, że bardzo często przychodzą panie w okolicy 40-50 roku życia i mówią, że chcą jakiś lubrykant, bo przestałam smakować mojemu mężowi. I ja mówię, no i co, i ten lubrykant naprawdę pomoże, że to jest kwestia smaku, zapachu tej kobiety, czy raczej już wypalonego uczucia? No bo odpowiedział mi, że raczej to drugie, że ten lubrykant, czy zmiana zapachu, smaku nic nie pomoże. Jest możliwe, że w trakcie trwania związku nagle przestanie ci się zapach swojego partnera, partnerki podobać? Myślę, że tak, no. To jest wszystko ludzkie, słuchajcie. No wiadomo, że to są trudne sprawy i wstydzimy się na tym o tym mówić, ale w naszej książce jest wywiad z Andrzejem Dybko czy z Bianką Beatą Kotoro. I jedna i druga osoba jest seksuologiem i warto poczytać nawet takie informacje. Ja nie jestem, ja się na tych tematach nie do końca znam na temat seksuologii, ale myślę, że jak jest taki problem w związku, warto wybrać się do specjalisty. Bo samemu można nic nie wymyślić, można tylko zepsuć. Tak? I można doprowadzić do rozpadu relacji. A być może na tej relacji mi zależy. Może to nie jest jakaś najistotniejsza część w tym związku. No właśnie, co można zrobić? Z tego, co mówicie, wynika, że nie za dużo można zrobić. Ale no, można. Ale można. Można. Idziemy razem, albo ja idę, pytam specjalistę, co ja w takiej sytuacji mogę zrobić? Czy w ogóle można coś zrobić? No i wtedy działamy razem. Próbujemy. Jeżeli jest to dla nas wartościowy związek, no to mi zależy. To ja chcę o niego zawalczyć, chcę o niego zadbać, chcę się dowiedzieć. Jak nic się nie zadzieje, no to wtedy będę się zastanawiała, co dalej. Tylko, że to nie jest tak, jak Maciek powiedział, że przez lata zabałaganiliśmy i potem nawet chcemy coś naprawić, ale okazuje się, że idziemy do łóżka z zupełnie obcą osobą i dlatego nam ten zapach nie odpowiada, wiesz? Też badania pokazują, że możemy się zakochać w tej samej osobie po tylu latach. Możemy polubić tą samą pracę. Możemy odbudować
poczucie własnej wartości, mogę odnaleźć swoją pasję, którą gdzieś miałam w dzieciństwie. No możemy to zrobić, tylko trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego chcę, czy to jest moje, czy ja tego potrzebuję, czy ja tego pragnę, czy to jest dla mnie dobre. Podoba mi się cytat, który przeczytałam u ciebie w książce. Jeżeli nic nie robisz, to też dokonujesz wyboru. No tak. No bo jeżeli ja nic nie robię i zgadzam się na pewne rzeczy i to mogą być złe sytuacje, to jest mój wybór. To jest mój wybór. Nic nie robienie jest wyborem. A to jest tak, że nagle przestajemy się właśnie, bo użyłam tego słowa wcześniej, bać, że się boimy wyjść z jakiejś relacji normalnej, nietoksycznej, tylko po prostu pozbawionej emocji, czułości, bliskości, uczucia, miłości. Wiemy, że ten związek nie powinien tak funkcjonować, bo widujemy naszych znajomych, których związki, załóżmy, inaczej funkcjonują. Oni się kochają, oni się przytulają, oni muskają się po prostu czule tak przez chwilę, prawda? Nawet no, już nie mówię o jakiejś namiętności, która jest na samym początku. I my wiemy, że nasz związek tak nie funkcjonuje, więc co powoduje, że my się przestajemy bać i nagle podejmujemy decyzję, mówimy dość, ja chcę się rozstać. Tak nasz związek nie powinien wyglądać i tu już nie ma co zbierać. Może tak być. Ale co powoduje, że taką decyzję podejmujemy nagle? No zobacz, przez całe życie się czegoś uczymy, czegoś doświadczamy. My się też zmieniamy. Mając 18-20 lat jestem inną osobą, inną kobietą niż teraz. Wiem, czego chcę. I ja tego chcę, ja tego pragnę. Ja chcę być przytulana, chcę być kochana, chcę, żeby właśnie ktoś mnie dotykał. Ale to jest, że obejrzałam jakiś film, czy byłam na wakacjach z przyjaciółmi, z jakąś parą zakochaną? Często właśnie tak jest, że tą wiedzę pozyskujemy właśnie z seriali romantycznych i filmów. No ale tak nie powinno być, ale często tak jest. Ale też moje wewnętrzne pragnienie. No, jeżeli jestem osobą świadomą, a świadomość jest często rozwiązaniem i dochodzi do mnie, tak, ja tego chcę. I koniec. I wtedy to robię. Jeżeli ten związek, w którym jestem, nie daje mi tego, no to rozmawiam otwarcie, bo na co będę czekać? Na co? Aż będę miała x lat, xx i nic już nie zmienię w swoim życiu. No szkoda życia. No bo każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje wybory. Czyli w pewnym momencie zaczynamy przedkładać uczucia i chęć bycia szczęśliwym nad wygodę? Że coś takiego się nam, jakaś lampka włącza w głowie, że jest niby wygodnie z nim, no bo może to być dobry mężczyzna, dobry facet, ale my już do niego nic kompletnie nie czujemy, prawda? Może tak być. I nagle sobie tam może coś... Może tak być, biorę, rozmawiam i coś ustalamy. Ja tego nie mam, jak mi tego nie dasz, to ja tak nie chcę. No, kwestia komunikacji. Oczywiście, że może być tak, że ta druga strona powie nie, ja nie chcę się rozstawać, mi jest tak dobrze. Mhm. No to wtedy już kwestia wyboru tej drugiej osoby i wtedy nie jest łatwo, nie? Mhm. Nic nie jest oczywiste, nic nie jest zero-jedynkowe ani proste. To zależy od wielu czynników. Dokładnie. Sporo tych wątków jest. Czy moglibyśmy zrobić taki szybki jeszcze raz przegląd tych książek, które mamy w studiu? Mhm. Bo one mogą być ciekawymi podpowiedziami dla naszych słuchaczy, tak myślę. Tak, no już tu wcześniej, jak rozmawialiśmy na wstępie, no wchodzimy do księgarni i tam jest na tych półkach o związkach, miłości, w rozwoju osobistym dużo, dużo pozycji, którą wybrać. Ja uważam, że warto wybierać takie książki, które są oparte na badaniach naukowych. No bo to nie jest jednostkowy przypadek, mi się wydaje, ja to przeżyłam, ale jednak John Gottman, amerykański badacz par, bada te związki od 40 lat. On ma wiedzę. Mogę na chwilkę? Próby badawcze po 300 tysięcy par. I 8 randek, bardzo, bardzo polecana przeze mnie pozycja. Jak ze sobą rozmawiać w różnych sytuacjach. Mhm. Także bardzo mocno polecam. Czyli jak ze sobą rozmawiać, żeby stworzyć szczęśliwy związek. Dobry, trwały związek. 8 randek. Dający nam zadowolenie. I kolejna pozycja to jest 5 języków miłości Jerry Chapmana. Na pewno też jest znanym, nawet bestsellerem, jest bardzo popularny na świecie. Jakim językiem rozmawia mój partner, jakim ja? 5 języków miłości, najpopularniejszy na świecie poradnik dla małżeństw. Tak. Jest taka moja ukochana książka Szczęśliwi we dwoje, oparta na psychologii pozytywnej, bo akurat wykładam pozytywne emocje, siły sygnatorowe, właśnie psychologię pozytywną stosowaną. Coś niebywałego. Bardzo polecam i ja zawsze mam, widzicie, takie ptaszki pozakreślane, bo wracam do tego, wracam. No tak. Jakie są na przykład czynniki z psychologii pozytywnej,
które wpływają właśnie na jakość mojego związku. I to jest ta wiedza, której dzisiaj nam brakuje, ale ona jest potrzebna. No i oczywiście chciałam pokazać twoją książkę Super Związek. My się właśnie poznałyśmy, to sprezentowałaś mi tę książkę i przeczytałam ją w ciągu w zasadzie 2 wieczorów. Jak stworzyć dobrą i trwałą relację, która się nie rozpadnie. No i tutaj mamy też poza ciekawymi rozdziałami, mamy jakieś obowiązki domowe, co mamy zrobić, o ja sobie tutaj pozaznaczałam, kiedy nie umiecie ze sobą rozmawiać, tak jak mówiłaś, są wywiady z ekspertami i twój poradnik i takie historie też ciekawe. Mhm. I tutaj doszłam do rozdziału, kiedy dochodzi do zdrady, bo bardzo często mówi się, że zdrada jest przyczyną rozstania, a ty piszesz, że zdrada jest efektem zaniku bliskości. Dokładnie, no bo to już jest taki, wiesz, coś na końcu, co się wydarzyło. Przeważnie tak jest, tak? Nie ma bliskości, nie ma zaufania, nie czuję się już bezpiecznie i ta zdrada gdzieś się pojawia, ale ona nie pojawia się na początku, no chyba, że ten związek od początku jest jakiś dziwny, no to tak, jeżeli jestem w relacji z osobą, która jest uzależniona na przykład od seksu, no to będzie mnie zdradzała, ale ta zdrada już jest na koniec, ona się wydarza, ona już jest efektem czegoś, tak? No i na przykład nie przychodzi do głowy tym partnerom, którzy są ze sobą i nie uprawiają seksu, nie mają tej bliskości, że w końcu moja partnerka może sobie znajdzie kogoś innego, czy mój partner? Nie ma takiej, wiesz, refleksji, że jednak człowiek, jest jakiś procent ludzi, którzy umieją żyć bez seksu, ale jednak jest to kilka procent. Przychodzi taka refleksja i takie osoby też przychodzą właśnie po poradę, ale też nie ma takiej refleksji. Też żyjemy też bezrefleksyjnie. Ona jest moja, on jest mój i koniec. A wiadomo, jak to później się kończy. Także warto korzystać z dobrych pozycji. Warto też korzystać z pomocy specjalistów. Ja bardzo zachęcam. Nawet pójść raz, zapytać się, porozmawiać otwarcie. Bo tak to się wstydzimy. Do przyjaciółki nie zadzwonię, do przyjaciela nie zadzwonię, no mamie nie powiem. No bo to jest taki wstydliwy temat. A jednak pójść do obcej osoby i powiedzieć o swoich żalach, potrzebach, wiesz, oczekiwaniach, o moich wstydach, strachach, obawach, lękach jest prościej. Nawet jak na początku jest trudno, to jak znajdziemy taką osobę zaufaną, z którą możemy na ten temat porozmawiać, to czujemy się tacy lekce. Oczywiście. To jest to, co mówiłaś na początku, że jak nas boli noga, to idziemy do ortopedy, jak nas boli głowa, do internisty, a jak nas boli coś w związku na przykład, coś się dzieje, no to idźmy do specjalisty. Nawet samemu, bez tego partnera, prawda? Ale nawet jak nas nie stać, bo wiecie, bo to też chodzi też, no to jest ta blokada finansowa, nie stać mi, nie zapłacę, no nie będę tu czekała x miesięcy do publicznego wsparcia. Kup książkę, przeczytaj, też to kosztuje 30 zł, zobacz, może jakiś artykuł na internecie, może, wiecie, no są... Ale trzeba być czujnym. No podcast nawet o związkach, znaczy, on jest edukacyjny. O tak, bardzo dostajemy taki feedback, wiesz, głównie od pań, bo głównie panie nas słuchają, chociaż panowie też, ale 70% to są słuchaczki i widzki. Że bardzo potrzebny jest to związek, że w dzisiejszych czasach tego przebodźcowania ludzie nie umieją żyć ze sobą. Nie chcą, chcą żyć ze sobą. Chcą być w związku, ale nie umieją być w związku. No chcą stworzyć szczęśliwy związek i tworzyć go przez lata, ale się rozjeżdżają, tak jak ty powiedziałeś. Tak, no to, znaczy to jest kwestia też, a jeszcze nawiązuję do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, takiego inwestowania w siebie, o czym często zapominamy. Lekarze czasami mówią o tym, że pacjent zawsze pamięta o przeglądzie samochodu, ale żeby zrobić raz do roku przegląd siebie, to już nie bardzo. A co jest ważniejsze? A ten przegląd tego związku, żeby zrobić ten update, prawda? Że to, jak to tam napisałaś też, aktualizowanie informacji o swoim związku. O partnerze. O partnerze. Aktualizowanie wiedzy o partnerze. No to mój partner lubi dzisiaj kawę z mlekiem. Kiedyś tego nie lubią, a ja mu dalej podaję bez. Wiesz, bo nie jestem uważna, nie jestem uważna na mojego partnera. No, my się zmieniamy. Raz tak lubimy, raz tak. I jak jestem uważna i w rozmowie i patrzę, co on lubi, wystarczy po pracy 5 minut porozmawiać, jak ci minął dzień, jak się czujesz. No są takie proste rzeczy. I naprawdę możemy się
wiele rzeczy dowiedzieć. Później ten partner nam sam opowiada. Ale to dlaczego, skoro to są, bo rzeczywiście to są proste rzeczy, jak teraz o tym rozmawiamy, to dlaczego tego się nie praktykuje w związkach? Dlaczego ludzie się tak oddalają od siebie? Bo są smartfony, media społecznościowe, platformy streamingowe, seriale na Netflixie. Zobacz, no, i coraz mniej czasu jest na no ale przecież serial można obejrzeć razem, potem porozmawiać o tym serialu. W trakcie serialu można sobie pomasować stopy na ale przykład. To, co Maciek powiedział, wiemy, że raz w roku musimy zrobić przegląd, ale jakoś nie wchodzi nam to, wiesz, taki nawyk, że ja powinienem dbać o moją relację. To nie jest, że ja raz ją zdobyłem, raz go zdobyłam i koniec. I ja teraz jestem tutaj, wiesz, królową. O relacje dbamy codziennie, tak jak o dom. Nie wiem, nawet jak się zapisujemy na język, to jak chcesz nim dobrze się posługiwać, to ćwiczysz. No, powtarzasz te słówka. A jak mi zależy na mojej ukochanej osobie, która jest dla mnie najważniejsza, to ja się dla niej staram. Ja chcę budować dobry związek. No zobaczcie, no te wszystkie nauki, które są. Psychologia pozytywna w 2000 roku powstała. To nie jest tak, że komuś się nudziło i sobie to napisał. No są badacze, którzy naprawdę zrobili bardzo dobre dla nas rzeczy, ale my z tego nie korzystamy, bo nie wiemy. A czasami nam też się nie chce, bo jesteśmy leniwi. Jakoś to będzie, dobra, kupię jej kwiaty, zaproszę go na randkę, jakoś to będzie. No często tak słyszę, a to nie będzie jakoś. Będzie albo źle, albo wcale. Dlatego to, co dla nas najcenniejsze w życiu, ta relacja z drugą osobą, warto się o nią postarać. I to jest taki optymistyczny akcent właściwie. Dobre podsumowanie naszej rozmowy. Tak. Że warto się postarać. Znaczy, ja bym powiedziała, nie że jest nawet to łatwe, ale warto. Z egoistycznego punktu widzenia warto dbać o ten związek, no żeby ten związek był szczęśliwy, żebym ja była szczęśliwa. No jeżeli widzę, że tylko ja dbam też o ten związek, a mój partner nie dba, no to w końcu huknę, powiem, no nic nie robisz w tym naszym związku. Ale jeżeli obydwoje nic nie robimy, no to warto zacząć od siebie, prawda? No. Nie, bo czasami to są, wiecie, mi się wydaje, takie prozaiczne rzeczy, które dotyczą tego przebodźcowania i tego świata szybkiego, w którym żyjemy, że czasami po prostu partner się może uzależnić nie tylko od alkoholu, bo się często mówi, że jest problem z alkoholem, tylko od smartfona, od mediów społecznościowych. No tak. Mówiąc to, mówię to również do samego siebie. Uzależnienia behawioralne. Ale mimo wszystko, wiesz, no możemy być uzależnieni od tych mediów społecznościowych, od pracy, ale jeżeli kochamy tego partnera, to znajdziemy czas dla niego. No nie ma takiej możliwości. To bardzo często dziewczyny na początku związku mówią, a on nie napisał, on nie zadzwonił, bo jest zapracowany. No nie, moja droga, on nie jest zapracowany, on po prostu o tobie nie myśli. I wtedy ten gość siedzi ze swoim smartfonem i siedzi na Twitterze, i po prostu skroluje i nie może się od tego oderwać, a czas dobrze, leci, ale czas mija i tak dalej. Ale skroluje, jakby wszedł na taki artykuł, jak zbudować fajny związek. To akurat nie na Twitterze. Wiesz co, ja się boję, ja Alina, ja się boję, że on wtedy zbuduje już z kimś innym ten fajny związek, bo już tam wie, że nie będzie czego zbierać, wiesz co, no jeżeli to już przez lata tak nawarstwiło się. Dlatego ja jestem za takim podejściem prewencyjnym. Dbajmy o to, jakie jest jeszcze dobrze. No cały czas. Dbajmy o to, a nie gdy się już właśnie coś skwasi, no, już nie ma czego zbierać. Ale jak jest dobrze, to kto tam myśli o tym, żeby ale dbać? Ja z takiego dobrze, samego założenia dobrze. No, ale wychodzę. Widzisz, ale o samochód dbamy, tak? No dbasz. Myjemy, wymieniamy oleje. Nie mam wyjścia. No, no to właśnie, no to można zmienić. Może zmieńmy narrację. Muszę dbać o mój związek, żeby się nie rozpadł. Ja chcę tylko jeszcze przeczytać takie punkty, które ty napisałaś w książce. Dlaczego pozostajemy w niewłaściwych relacjach dłużej niż powinniśmy? Czyli właśnie to też, o co pytałam. Boimy się samotności, ale i tak jesteśmy w takim związku. Chyba mam wrażenie samotni, jeżeli jest ta obojętność. To jakiś absurd, prawda? Tak, tak. Samotność w związku jest jeszcze gorsza niż osoba, która jest singlem, która żyje sama ze sobą, tak wiesz, obok. To samotność w związku nie jest sprzyjająca. Nawet badania pokazały, że te osoby, które są samotne i nieszczęśliwe w związkach, mają gorszą jakość życia niż osoby rozwiedzione czy osoby, które są singlami. Nie potrafimy wyobrazić sobie życia po rozstaniu, ale jak to nie potrafimy, jesteśmy w czarnej dziurze totalnej, no tak. Wydaje nam się, że jak szczególnie kobiety, które gdzieś zostają z dziećmi, że ja sobie poradzę, jak to będzie.
jak ja ogarnę to wszystko, to często takie mamy myśli. A potem się okazuje, że to faceci gorzej sobie radzą, bo nie wiedzą, co ugotować na obiad i siedzą z tymi parówkami przez całe. No już nie przesadzaj. My kobiety dobrze sobie radzimy w takich ekstremalnych sytuacjach. No właśnie, wam dlatego mówię, że częściej. Potrafimy przybić gwoździa. A najlepsi kucharze to faceci. No o, i ale co? Też to jest prawda. Mój mąż jest bardzo dobrym kucharzem. I potwierdza to. Wstydzimy się pokazać, że nam się nie udało. Czyli wstydzimy się bliskich, wstydzimy się znajomych, wstydzimy się przyjaciół, że na przykład znowu mi się nie udało, prawda? No bo to nie może to nie być pierwszy raz, bo jak jeszcze pierwszy raz mi się nie udało, to okej, ale drugi rozwód na przykład. Wiesz, bo to już jest, no to jest nasza porażka, to jest, no wstydzimy się tego. No jak nam coś się nie udaje, to się tego wstydzimy. No myślę, że to nie jest łatwe, tak? Chcemy budować ten dobry związek, a tu nagle wow, nie udaje nam się drugi raz, nie udaje nam się trzeci raz. Więc zaczynamy się tego bardzo mocno wstydzić. I też ważne, żeby ten wstyd nie przerodził się w destrukcyjny wstyd, który nas bardzo niszczy i osłabia i niszczy całkowicie nasze poczucie własnej wartości, zabiera nam godność. Mhm. Mamy poczucie winy. Tak, poczucie winy. To kolejny punkt. Tak. To też są emocje, które no, nie sprzyjają ani naszemu zdrowiu psychicznemu, ani naszemu zdrowiu fizycznemu. Także tak to wygląda. Nie chcemy zranić innych osób, na które wpłynie nasza decyzja. No tak, często, szczególnie my kobiety, myślimy, że jak odejdę, to moje dziecko nie będzie miało całej rodziny, pełnej rodziny. A on tak kocha tatusia, ona tak kocha tatusia. Często to słyszę. Co ja mam zrobić? Moje dziecko tak kocha. A ja nie mogę jej czy jemu tego zrobić. No i co ty wtedy odpowiadasz? Wiesz, no każda sytuacja jest indywidualna. Tutaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Cesarskie cięcie i koniec. Trzeba wysłuchać, zrozumieć, pokierować. Przeważnie ta osoba sama dochodzi do tego i odpowiada sobie na to pytanie. No tutaj masz właśnie 10. punkt ze względu na dzieci, że się nie rozstajemy, ale chyba częściej ze względu na wspólny kredyt też, prawda? Też. Tak, kredyt jest bardzo stale związek. Nieustannie liczymy na to, że druga osoba wreszcie się zmieni, to o tym rozmawiałyśmy. Brakuje nam wsparcia od przyjaciół lub rodziny, to też mówiliśmy o tym. I czekamy, aż partner podejmie decyzję za nas. To jest częsty taki aspekt, który się pojawia? Pojawia się, może nie jest jakoś strasznie często, ale pojawia się, że liczymy na to, że w końcu ten partner coś zrobi takiego, albo za nas podejmie decyzję, albo już jak podjął decyzję, o to fajnie, już jestem wolna. Tak, często tak liczymy, bo też tam brakuje komunikacji. Takie rozmowy, jak zaczynamy po tych latach, że słuchaj, no Aniu, coś u nas nie gra, tak? No i Krzysztof mówi, tak? No rzeczywiście, prawda? Albo zdziwiony. Albo naprawdę? I ten nos tylko nad gazetę na chwilę wystawi, a co nie gra? Smartfona ta gazeta już jest niektóra. Tak, doczytałaś się czegoś, ktoś ci coś naopowiadał, naoglądałaś się, jak już u nas wszystko jest dobrze. No właśnie, ale jeżeli taka osoba drąży temat i zaczyna się ten temat zaogniać, to taki związek się rozpadnie, czy jest szansa większa na naprawę, jak uważasz? Wszystko zależy od dwóch osób. Czy ja chcę ten związek naprawiać? Może się rozpaść, a nie musi. Można naprawiać, tylko tak jak wcześniej mówiliśmy, potrzeba dwóch zaangażowanych partnerów. No bo tak jak powiedziałaś, Paulino, do tanga trzeba dwojga, a do zmysłowego tanga to już naprawdę trzeba takich dwóch partnerów, którzy chcą coś zrobić, coś zmienić, naprawić, zadbać, zbudować, stworzyć. No bo jak jedna osoba co zrobi? Nic. Nic. Może się naprawdę natyrać i tylko... upaść często. Czyli co, krótko mówiąc, chyba wszyscy teraz, którzy nas słuchają, oglądają, powinni sobie zadać pytanie, czy jestem szczęśliwa w tym związku. Szczęśliwe. I czy chcę, żeby ten związek w takiej formie funkcjonował, tak? Czy jest mi w nim dobrze? Czy ja w tym związku więcej się cieszę, mam więcej radości, czy płaczę? No bo jeżeli w związku więcej mam żalu, cierpię, no to czy to jest dla mnie dobry związek? A jeżeli mam dzieci, no to te dzieci też potrzebują dobrych, szczęśliwych rodziców, no bo te dzieci odziedziczą te wszystkie lęki, traumy. W co takie dziecko wyposażysz? Dasz mu bagaż lęków właśnie, niepokojów, niezrozumianych postaw? No, zły wzorzec.
Tu też trzeba na to patrzeć. Jestem odpowiedzialnym rodzicem. Co ja temu dziecku daję? Tego nam dzisiaj brakuje. Bo dziecko często też później te wzorce powiela. Na pewno słyszeliście o syndromie w rodzinach uzależnionych DDA, tak? To dziecko później jest takim małym dorosłym w tej rodzinie. To jest coś niebywałego i strasznego, że my to własnym dzieciom robimy, bo nie mamy wiedzy, że traumy są dziedziczone. Także nie róbmy tego własnym dzieciom. Zróbmy coś z tym. Są dzisiaj właśnie możliwości. Czyli to słynne powiedzenie, że dla dobra dzieci, no to nie jest takie oczywiste. No. I... Mhm. Nie, no bo można przecież ułożyć sobie życie i na nowo. I można... No i właśnie, znaczy, co to znaczy dobro dzieci? No, więc może lepiej sobie ułożyć na życie na nowo i to będzie dla dobra dzieci, niż to, że na siłę będziemy tkwić w jakiejś toksycznej sprawie. Nie. Jeżeli toksyczna, to lepiej wyjść. Właśnie dla dobra dzieci lepiej wyjść. Bo później te dzieci korzystają z terapii, nie radzą sobie emocjonalnie, nie radzą sobie psychicznie, nie potrafią zbudować dobrych związków. Później te dzieci właśnie godzą się na złe traktowanie, bo oni nie wiedzą, że nie mogą się godzić. Nie wiedzą. One później oczywiście w dorosłości są źle traktowani, wyzywani, bici. Te kobiety, z którymi ja rozmawiam, ale one myślą, że tak wygląda związek, że tak to powinno, tak to jest, no bo ona nie wie, jak jest dobrze w relacji, jak powinniśmy się do siebie odzywać, szanować, to nie. Ona nawet nie wie, że może powiedzieć nie, nie chcę tak. No cóż, bardzo ci dziękujemy za spotkanie. Alina Adamowicz, dziękujemy bardzo. I dziękujemy też i za rozmowę, i za rekomendacje dotyczące książek, które ci oddaję, żeby było wszystko jasne. Chociaż nie, te może bym dziękuję wam książkę. Bardzo. Dziękujemy, było bardzo miło, chociaż temat niezbyt miły, ale tak sobie myślę, może miły, bo lepiej szybciej rozpocząć nowy etap w swoim życiu, niż tkwić w czymś bezsensownym. Po to prowadzimy, rozmawialiśmy, żeby ewentualnie coś dobrego z tej rozmowy wynikło, czy wyniknęło? Wynikło dla osób, które są w związkach i które być może czują, że coś tam nie najlepiej funkcjonuje. Że daliśmy jakieś podpowiedzi. Znaczy, jeżeli ktoś chce tkwić w czymś dla wygody, no to niech tkwi, tak? Tylko... Nie mów tak, no właśnie, niech nie tkwi. Ale to jest też sprawa każdej osoby. No wiem. Bo może dla kogoś wygoda jest szczęściem, prawda? Nie wiem, no. Tak. No bo jest taka myśl, którą też mam zapisaną w książce, że jakiego partnera wybieram, taka jest jakość mojego życia. Jak w relacji mi się układa, jestem lepszą matką. Jestem nawet lepszym człowiekiem. Nie chodzę ciągle taka zmęczona życiem, nieszczęśliwa, bo wtedy wysyłam taką energię negatywną. I to później zbieram, bo to do mnie przychodzi. Ale tak samo mężczyzna, bo mam wrażenie, że mówimy więcej o kobietach, ale to samo chyba mężczyźni mogą być w toksycznej relacji. Ale oczywiście, że tak. I też przychodzą mężczyźni, oni właśnie się wstydzą nawet o tym powiedzieć, że nie czują się kochani, że czują się zdradzani, umniejszani. Też cierpią, bardzo mocno cierpią. Tylko im jest trudniej. Jednak badania pokazują, że my tam wypowiadamy i przyjmujemy 23 tysiące słów dziennie, my kobiety. A mężczyzna 7 tysięcy słów. I czasami dochodzi do tego, że ten mężczyzna później już nie chce jemu się nawet rozmawiać, ani wypowiadać nic. A my od niego oczekujemy, no jeszcze powiedz, no jeszcze porozmawiaj ze mną. Także też trzeba gdzieś na poziomie tej biologii troszkę też siebie znać, że my jesteśmy troszkę inne niż mężczyźni. To chciałbym potwierdzić jako mężczyzna, że rzeczywiście z tym mówieniem bywa różnie. No ale też z tym mówieniem o uczuciach może być o tyle trudniej mężczyznom, że jeżeli zadecydują, żeby się rozstać, to będzie wszystko ich winą, prawda? No nie jest tak jest... do końca. Ja uważam, że jednak gdzieś wina leży po środku. Nie mówimy o tych bardzo przemocowych związkach, tak. Tam gdzie już nie ma co zbierać, ale wina leży po środku. Często jest tak, że to chcemy na kogoś winę zwalić, bo jest łatwiej, lepiej być w roli ofiary. To mi się przytrafiło. Dlatego czekamy, żeby ten partner zaczął rozmowę, prawda? Dlatego mężczyznom nie jest łatwiej dzisiaj, no bo oni mają być silni, twardzi, wiesz, nie okazywać uczuć, a my kobiety bardzo chcemy, żeby oni nam te uczucia okazywali, a przez lata byliśmy tym karmieni, że ma być silny, twardy i chłopaki nie płaczą, tak? Zaraz sobie
zaczęliśmy właśnie nowy kolejny odcinek podcastu na temat mężczyźni w związku. Dobrze, dziękujemy ci bardzo, Alina Adamowicz. Dziękuję. Dziękujemy.